tuż po finale, chyba szczęśliwa, ale też zmęczona pewnie. No jasne, ale to wiadomo, że to wszystko rekompensuje. Tak naprawdę to szczęście jest tylko na te właśnie 5 minut, kiedy konfetti wystrzela, bo z tyłu głowy jest jeszcze ten jeden mecz, który jest dla nas jeszcze bardzo ważny, więc no szczęście jest, bo po 4 latach ten puchar wraca do Lublina i jest co świętować i na pewno będziemy świętować po meczu jutrzejszym. No właśnie, bo macie bardzo krótki czas na regenerację sił przed tak w sumie równie ważnym meczem, jeśli chodzi o Challenge Cup. Hiszpanki, no chociaż był remis w pierwszym meczu, to nie są, nie można powiedzieć, że już odpuściły. No nastawiamy się na walkę i to naprawdę ogromną i wielką. No cóż, no jest termin, taki jest, nie ma co narzekać, trzeba pociągnąć rękawy, zakasać i normalnie grać. Nieraz się grało dzień po dniu, bodajże 2 lata temu czy tamtym sezonie, więc dla mnie to żadna nowość. Wiadomo, że jest zmęczenie, no ale wiadomo, że też na tym zmęczeniu najwięcej się można wykrzesać z siebie. A jak się w ogóle wam grało tutaj w Kaliszu, bo to jest wiadomo kolebka polskiej piłki ręcznej, do tej hali panie rzadko przybywają. Wiadomo, troszkę inna zmiana klimatu, zmiana hali, ale hala jest podobna do naszego Globusa, troszkę może mniejsza. Wiadomo, że przy naszej publiczności gra się lepiej, kibice z nami jeżdżą, więc dodają nam skrzydeł na pewno i to generalnie dla nich tu jesteśmy i oni dla nas. Dziękuję bardzo.